10 najkrócej istniejących państw. Bawarska Republika Rad. Królestwo Bawarii przed wybuchem I wojny światowej było słabo zindustrializowanym landem Niemiec w porównaniu do Prus i innych północnych państwek niemieckich. Robotnicy klas najbardziej skłonnych poprzeć rewolucję komunistyczną byli w zdecydowanej mniejszości w społeczeństwie Monachium, nie mówiąc o całym królestwie. Przewagę mieli konserwatywni chłopi identyfikujący się z partiami prawicowymi, nie zaś z socjaldemokratami lub komunistami. Ta tendencja była wzmacniana przez silny praktykularyzm bawarski ze wszystkich warstw społecznych. W nocy z 6 na 7 kwietnia 1919 roku powołano pierwszą Bawarską Republikę Rad w drodze rewolucji. Rząd Republiki Weimarskiej podjął w końcu decyzję o interwencji wojsk rządowych. Atak na miasto planowano na 2 maja, żeby uniknąć walk w symboliczne dla komunistów święto pracy. Jednak na skutek podjętych przez komunistów pod wodzą komendanta miasta Rudolfa Egelhofera 1 maja po południu rozstrzeliwania pracowników, już tego dnia Freikorpsy i wojska rządowe rozpoczęły atak na Monachium. Bawarska Republika Rad oficjalnie istniała 25 dni. Kalifornia. 13 maja 1846 roku wybuchła wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. 14 czerwca 1846 roku nieświadomi tego amerykańscy osadnicy zamieszkujący Kalifornię zbuntowali się z inicjatywy kapitana Johna Fremonta przeciwko Meksykowi. Powstańcy uwięzili meksykańskiego komendanta Kalifornii Północnej i ogłosili powstanie niepodległej Republiki Kalifornii ze stolicą w Sonoma, zwanej także Republiką Niedźwiedziej Flagi. Prezydentem Republiki został William Ide. 17 lipca w Kalifornii wylądowała flota amerykańska, przynosząc wieści o wojnie Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. 2 dni później, 9 lipca, powstańcy podjęli decyzję o likwidacji Republiki i włączeniu się utworzonego przez nich tzw. Batalionu Kalifornii pod dowództwo kapitana Fremonta do walki z Meksykiem po stronie Stanów Zjednoczonych. Dawną Republikę przyjęto do Unii 9 września 1850 roku jako 31 stan, co oznacza, że Republika Kalifornii również istniała tylko 25 dni. Republika Kuwejtu. Samozwańcza republika powstała w następstwie agresji Iraku na Kuwejt we wczesnym etapie I wojny w Zatoce Perskiej. W trakcie inwazji rząd Iraku oświadczył, że wysłał wojska do Kuwejtu w celu wsparcia wewnętrznego zamachu stanu zainicjowanego przez tamtejszych rewolucjonistów. 7 sierpnia tymczasowy rząd wolnego Kuwejtu ogłosił Kuwejt republiką z premierem Husajnem Alim na czele. Dzień później rząd ogłosił zjednoczenie Iraku i Kuwejtu, co usprawiedliwiano historycznymi roszczeniami. 28 sierpnia terytorium Republiki Kuwejtu zostało przekształcone w gubernatorstwo Kuwejtu, 19. prowincję Iraku. Oznacza to, że państwo istniało 24 dni. Republika Connaught. W czerwcu 1798 roku w Irlandii wybuchło antyangielskie powstanie. Na wieść o tym dyrektorat wysłał liczącą 1000 żołnierzy ekspedycję wojskową, na czele której stanął Talbot Wolfe-Tone. 22 sierpnia ekspedycja francuska wylądowała w Connacht, gdzie połączyła się z liczącym 5000 żołnierzy oddziałem powstańczym. 27 sierpnia połączone siły francusko-irlandzkie rozgromiły Brytyjczyków pod Castlebar. W ten sposób zajęto północną część prowincji i proklamowano powstanie Republiki Connaught. Jej prezydentem został irlandzki przywódca John Moore. 8 września doszło do bitwy pod Ballymac, w której wojska francusko-irlandzkie zostały rozgromione. Oznaczało to jednocześnie upadek Republiki, która przetrwała zaledwie 12 dni. Timor Wschodni. Dziś to państwo istnieje, bo ogłosiło niepodległość w 2002 roku, jednakże wcześniej miało również swój mały niepodległościowy epizod. W 1975 roku kraina ta była podległa Portugalii. 28 listopada ogłosili oni niepodległość, jednakże chwilę później interweniowały wojska Indonezji i państwo ponownie upadło. Wtedy udało im się zachować wolność przez 9 dni. Somaliland. Współcześnie Islamska Republika nieuznawana przez społeczność międzynarodową leżąca we wschodniej Afryce nad Zatoką Ładeńską. Somaliland ogłosił secesję od Somalii w 1991 roku i od tamtej pory zdołał zbudować funkcjonujący organizm państwowy z demokratycznie wybieranym prezydentem i parlamentem. Somaliland ma jednak w swojej historii epizod,
kiedy został uznany przez inne państwa. 26 czerwcowe państwo odłączyło się od Wielkiej Brytanii, zaś chwilę później zostało wchłonięte przez włoską Somalię. Istniało 4 dni. Się nacieszyli wolnością. Wyspy Owcze, wulkaniczny archipelag na Morzu Norweskim między Wielką Brytanią, Islandią a Norwegią. Stanowią terytorium zależne Danii. 18 września 1946 roku ogłoszono referendum, po którym większość mieszkańców opowiedziała się za niepodległością, którą ogłoszono. 2 dni później decyzję anulowała Dania. Być 2 dni niepodległym. Nieźle, a i tak bywało gorzej. Gdzie? Karpato, Ukraina. Od 1918 roku Ruś Zakarpacka ze stolicą w Uczhorodzie wchodziła w skład ówczesnej Republiki Czechosłowackiej. Formalnie była jej autonomiczną częścią składową, jednak w rzeczywistości była zarządzana przez rząd centralny z Pragi. Tendencje autonomistyczne obudziły się wśród zamieszkujących te tereny Ukraińców w drugiej połowie lat 30. XX wieku, głównie pod wpływem organizacji ukraińskich nacjonalistów UPA. Wzmocniło je wyraźne osłabienie rządu centralnego po układzie monarchijskim 8 października 1968 roku. Przedstawiciele wszystkich niepodległych stronnictw Rusi Zakarpackiej ogłosili autonomię tego kraju w ramach Republiki Czeskosłowackiej. Pod naciskiem III Rzeszy rząd centralny w Pradze zaakceptował ten fakt. 14 marca 1939 roku oficjalnie Karpato-Ukraina stała się wolna. 15 marca doszło do inwazji Węgier. Państwo istniało jeden dzień. Republika Krymska, autonomiczna republika znajdująca się na terenie Ukrainy. Obejmuje Półwysep Krymski leżący na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Stolicą republiki jest Symferopol. W grudniu 2013 roku miała blisko 2 miliony mieszkańców. 17 marca 2014 roku Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu ogłosiła niepodległość Krymu, odłączając się od Ukrainy. Następnego dnia rząd krymski podpisał umowę o przyłączeniu państwa do Rosji, więc praktycznie Republika Krymska istniała prawie że dokładnie 23 godziny. Republika Rosyjska. Rosja to twór państwowy, który przybierał, powiedzmy, różne kształty, od caratu przez jakiś Związek Radziecki, aż po federację. Najciekawszy epizod i zarazem ten dotyczący naszego tematu to rok 1918. 18 stycznia 1918 roku Rosyjskie Zgromadzenie Ustawodawcze powołało do istnienia właśnie Republikę Rosyjską. Jeszcze tego samego dnia Rosyjski Centralny Komitet Wykonawczy rozwiązał ten twór państwowy, przez co praktycznie Rosja jako Republika Rosyjska istniała jedynie 13 godzin. Że później zostało to wszystko przekształcone po prostu w coś innego, zachowując terytorium, to już zupełnie inna sprawa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że odcinek się podobał, zresztą tematy dotyczące różnych państw na tym kanale zawsze się oglądały najlepiej, nie wiem czemu, także myślę, że światowa dyszka ukierunkowana właśnie na historię różnych państw oraz na ciekawostki związane z różnymi państwami to nie jest zły pomysł. Chciałbym jednak Was zaprosić na Inwigilator, gdzie ostatnio dziwnym trafem oglądalność spadła, jest tam poruszany często, powiedzmy, przegląd prasy, gdzie przeglądam różnego rodzaju artykuły i je komentuję, oraz oczywiście są tematy polityczne, czy też ogólnie mówiąc publicystyczne. Na przykład dzisiaj poruszam temat piłki nożnej kobiecej. Jak to się ma do piłki nożnej męskiej, czemu jest to niedoceniane i czy jest słusznie niedoceniane. Ponadto na Inwigilatorze będę poruszać tematy historyczne, bo jak wiecie, światowa historia w tej chwili nie funkcjonuje, więc filmiki serii Światowa Historia będę wrzucać właśnie tam. A to wszystko po to, żeby gdzieś ta oglądalność światowej historii się zachowała i cały czas gdzieś to wszystko działało, ponieważ w tej chwili YouTube światowej historii nie wspiera, więc dlatego tam nie wrzucam filmów, wrzucam ich gdzieś indziej, a mam nadzieję, że kiedyś zacznie wspierać. Jeśli jesteście ciekawi, o co chodzi dokładnie z tym wszystkim, to zrobiłem o tym film i również wrzuciłem go na kanał Inwigilator. Także tam Was zapraszam. Oczywiście dajcie znać, o czym chcielibyście następny odcinek, bo to naprawdę pomaga, bo pomysły bardzo szybko się kończą. Cześć.